Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w porannym makijażu. Wyszukujemy się dzisiaj wspólnie i jest bardzo gorąco i pokażę Wam makijaż, który będę nosić i odnoszę ogólnie od 2 dni, odkąd się zaczęło tak właśnie bardzo ciepło robić i będę go nosić na pewno przez wakacje, ponieważ tutaj mamy przede wszystkim bardzo delikatny produkt na twarzy w postaci filtru ogólnie, ale on też troszeczkę delikatnie kryje, ale jak mam takie większe nieskłonności, to muszę korektor nałożyć i też pokażę Wam świetny korektor. No i ogólnie to, co będę nosić teraz. Także dobrze. Kilka nowości tutaj jest, także zapraszam do oglądania. Pierwsze, co zrobię, ponieważ ja zawsze maluję najpierw oczy i troszeczkę głupio mi tak siedzieć. Zobaczcie, jak wygląda w ogóle. Strasznie gorąco jest. Ja mam tutaj wiatrak przed sobą, ale musiałam związać włosy, bo mam dużo tych włosów ogólnie, więc one mi strasznie grzeją tutaj szyję, karki, plecy, więc związałam. Wyglądam śmiesznie i chociaż te oczy pomaluję, żeby to jakoś wyglądało ładniej. Więc pierwsze, co będę robić, to tak jak mówię, malować oczy z tej paletki. Będę używać tą paletkę, jak zawsze ostatnio. Będę z niej używać chyba tylko 2 cieni. Zobaczymy. Na przyspieszeniu zrobię po prostu makijaż bez gadania. I użyję dzisiaj cienia, który też bardzo lubię i szkoda, że on już chyba nie jest dostępny w sprzedaży w Sephorze, bo to jest Marc Jacobs Sequins. Cienie... Czekajcie, mam opakowanie, pokazuję. Kolor to jest 90 Topaz Flash. W takich słoiczkach były cienie. Ja mam 2 kolory i po prostu są przepiękne te kolory i przepiękne cienie. To są cienie bardzo, zobaczcie, zresztą podobne do cieni Armaniego, tych Ice Tint. Tak wygląda środeczek. I cień się prezentuje tak. To jest ten ciemniejszy. Mam jeszcze taki jaśniejszy złoty z połyskiem, w ogóle kameleon totalny. Ten też jest taki fajny kameleon, troszeczkę różu, troszeczkę złota. To jest taki jakby prasowany pigment. Po prostu przepiękne są te cienie masełkowe, cudowne, naprawdę pięknie się to aplikuje. Więc takie kremowe, ale żelowe, z brokatem, z drobinkami. Cudne, naprawdę, uwielbiam. Więc będę jego używać, trochę tych cieni z paletki. I tusz do rzęs, ale do tuszu jeszcze dojdziemy. Do oczu. Kredka z Golden Rose, rozświetlająca, rozjaśniająca spojrzenie w kolorze takim, bym powiedziała, że nawet ciemnawym, jak go nakładam na rękę, słoczuję, to jest dosyć ciemny, ale muszę Wam powiedzieć, że na linii wodnej wygląda to bardzo ładnie, bardzo naturalnie, naprawdę. To jest Golden Rose Miracle Pencil i ona jest w ogóle do ust, do oprysowania ust i do oprysowania tutaj właśnie linii wodnej. I to, co jest fajne, to ta kredka, kurczę, trzyma się pół dnia. Naprawdę, no może nie cały dzień, nie do końca dnia, ale połowę dnia spokojnie ona przetrwa, ona nie schodzi od razu przy pierwszym mrugnięciu okiem. Naprawdę fajnie się utrzymuje, jestem w szoku. Naprawdę, bo bardzo dobra kredka. Także i taniutka. I jeżeli chodzi o oczy, to na razie ostatnia rzecz to będzie Mega Volume Collagen 24 z L'Oreala, tuż do rzęs, którego uwielbiałam kiedyś. Jednak chyba troszeczkę mi się rzęsy zmieniły, bądź inaczej go wspominam. Wydawało mi się, że on będzie lepiej wyglądał na tych rzęsach, jednak muszę Wam powiedzieć, że chyba poczekam jeszcze tak za 2 tygodnie, może niech on troszeczkę przystygnie w tym opakowaniu, wyschnie lekko, bo nie podoba mi się na razie, jak on wygląda na tych rzęsach. Przy pierwszej warstwie jest jeszcze w miarę, natomiast jak już drugą warstwę chcę nabudować ładniejsze, żeby te rzęsy były bardziej wyraziste, to on je trochę skleja i
tak jakoś nakłada się bardzo równo, od nasady rzęs do końca on się nakłada takim jednym kawałkiem, te rzęsy wyglądają jak takie patyki po prostu przy tym tuszu. Nie wiem, inaczej go wspominałam po prostu, ale bardzo możliwe, że jest po prostu jeszcze zbyt rzadki. Okej, tak się prezentują cienkie dwie warstwy po prostu tego tuszu. Nałożyłam jedną warstwę i delikatnie przeczesałam jeszcze drugą. Im więcej go nałożę, tym bardziej te rzęsy po prostu stają się patykami, więc zostaje w tym momencie tak jak jest. I tak jak mówię, będę jeszcze zdawała Wam relację, bo to jest tak... W tym momencie to jest chyba jedyny mój tusz ogólnie, nie mam innego. Wszystkie mi się już pokończyły. Więc muszę go używać po prostu. Dobra, więc oczy mam na razie gotowe, potem jeszcze jakąś lekką poprawkę zrobię, może w kąciku wewnętrznym jakiś cień rozświetlający, już nawet mam pomysł, który, ten co zawsze u mnie ląduje po prostu w kąciku tutaj. I zabieram się za twarz. A więc tak, zmyłam sobie wszystko, co mi się tutaj poosypywało, jakieś drobineczki i tak dalej. I to, co zrobię w tym momencie, to spryskam sobie twarz tonikiem. To jest woda różana, kupiłam ją w TK Maxie za 39 zł. Ma bardzo fajny skład, jest wegańska i nie ma parabenów. Ogólnie to jest naturalny kosmetyk, tak było napisane ogólnie na półeczce. Więc to, co zrobię, to delikatnie sobie spryskam. Ja nie lubię ogólnie tak pryskać tej twarzy, już Wam kiedyś mówiłam o tym, bo mi się włosy moczą, więc ja robię tak. Tylko zazwyczaj stoję przy lusterku i nie mam w drugim ręku lusterka, więc łatwiej mi to robić. Spryskuję i wcieram. Bardzo mocny zapach ma ta woda. Nie różany, tylko taki ziołowy bardzo. Z początku mi przeszkadzał, ale przyzwyczaiłam się. Dobrze. Mam spryskaną twarz i nie będę na to nic nakładać, ponieważ mam tutaj wszystko w jednym tak naprawdę. Krem, filtr 30. Ten krem to jest w ogóle z Kloshi, wersja rozświetlająca, który zawiera dużo składników roślinnych ogólnie, dużo olejków ma w sobie. Ma przede wszystkim, tutaj jest napisane, że olej z marchewki oraz z maliny. Więc tak to się prezentuje. To jest produkt zabarwiony, ma kolor ogólnie. Jak go kupowałam, to myślałam z początku, że to nie będzie coś podobnego jak z La Roche-Posay, ten taki zabarwiony krem właśnie 50, który mam i który bardzo lubię, tylko że on jest za ciemny w tym momencie. A ten jest kolorem jasnym i najpierw myślałam, że on będzie po prostu rozświetlaczem, tak jakby takim kremem z rozświetleniem. Natomiast to jest po prostu produkt dość podobny właśnie do tamtego, tylko ma ładniejszy, ma kolor po prostu. I to, co jest w nim najgorsze, to to, że jego się po prostu nie da rozprowadzić. Jak go nakładałabym teraz normalnie na, czy na krem, czy na cokolwiek innego, poza olejkiem, na jakikolwiek krem, serum i tak dalej, czy na gołą skórę, to po prostu robi takie smugi okropne, wydziela się w nim jakiś dziwny puder, dziwny jakiś kolor, który nie można rozprowadzić, nie można tego wetrzeć, rozetrzeć i tak dalej, wchodzi w pory, po prostu wygląda okropnie, bo na początku jak się go nakłada, to jest leciutki, bardzo fajny, taki płynny, bardzo szybko, nie zastyga, tylko tak się... Robi się taki gumowy, ale bardzo mocno, tak po prostu taki opór mamy, jak go rozprowadzamy, więc bardzo ciężko mi go aplikować, ale dziewczyny, to jest drogi produkt i jest moim jedynym w tym momencie filtrem, bo mam tamten za ciemny po prostu i chcę go używać i znalazłam sobie na niego sposób. Testowałam, próbowałam i tak dalej. Ja łączę go po prostu z olejkiem. To jest jedyny sposób na ten kosmetyk i jestem w szoku, bo jak nałożę go na rękę, dodam po prostu 3 kropelki olejku, jakiegokolwiek olejku i wiecie, połączę to i tak dalej, to nie ma już problemu absolutnie żadnego z tym rozprowadzaniem. Nie wydziela się ten puder, przepięknie to wszystko ładnie scala ze skórą i pięknie to wygląda po prostu. Także w ten sposób go będę nakładać. Bardzo się cieszę, że znalazłam na niego po prostu sposób, więc teraz wezmę olejek i połączę go z tym kosmetykiem i nałożę go na twarz. Najlepiej sprawdza mi się, dziewczyny, tutaj kosmetyk. Wiem, że możecie mi mieć za złe, że ciągle o tej firmie mówię, ale absolutnie nie jest to jakieś, wiecie, wymuszone czy coś. Ja mówię to naprawdę z czystego serca. Najlepiej mi się nakłada na taką mieszankę olejków z Lanbany, ponieważ ten produkt jest...
taki, on nie ma silikonu w sobie czy coś, ale ma takie właśnie delikatne, jakby lekko silikonowe, to jest jakby, wiecie, nawet nie silikon, to jest jak olejek suchy. Po prostu nie daje żadnej jakiejś tłustości mocnej, tylko wiecie, no olejek jest zawsze tłusty, natomiast nie jest taki ciężki, nieprzyjemny, tylko taki bardzo leciutki, bardzo delikatny. I dla mnie to jest właśnie suchy olejek. Bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę. Ładnie też pachnie i tutaj jest mieszanka olejków, tylko w tym momencie nie jestem pewna jakich, ponieważ nie mam tutaj na opakowaniu i jest też znaczek, że nie testowane na zwierzętach. Także to też jest plus. Słuchajcie, to tak. Robię tak, że najpierw... robiłam też tak, że nakładałam najpierw po prostu olejek i na to ten krem i też było spoko. Coś musi być takiego w tym produkcie, że jemu brakuje po prostu, mimo że on ma olejki, to brakuje mu jakiegoś takiego poślizgu po prostu. Nie wiem, więc mieszam, też nakładam, tak jak mówię, najpierw olejek, potem ten krem, było spoko, ale najlepiej mi się mieszanka tych dwóch kosmetyków sprawdza. Więc tak, to co jest fajne, to to w tym kosmetyku, bo próbuję, chciałam powiedzieć coś niefajnego, jakiś minus, natomiast cały czas o minusach mówię, a będę go używać. To co jest plusem, to jest przepiękny jego zapach, natomiast minusem jest ta pompka, bo strasznie po prostu tym kosmetykiem strzela i się zacina masakrycznie. Miałam z Kloshi tak samo krem pod oczy, w identycznej pompce, identyczna pompka i tam się nic nie działo. Tylko że ten krem pod oczy był troszeczkę rzadszy, mi się wydaje. A to jest troszeczkę gęstsze. O, teraz akurat jest ok. O, mogę o tym nie mówić, bo zobaczcie. Wszystko pięknie się nałożyło po prostu, ale uwierzcie mi na słowo. O, nawet teraz. Widzicie? On tak jakby trochę wypływa tego kosmetyku, trochę nie, czasami się zacina, czasami strzela nim. Także tak, dobra. Nałożyłam go tak, jak widzicie, spójrzcie. I teraz będę go, ogólnie ten kolor jest prześliczny, to jest kolor żółciutki taki, ale nie słoneczny żółty, tylko taki trochę z, no nie wiem, z szarością delikatną. Spójrzcie, jak się go nakłada na dłoń, to on w ogóle się nie przemieszcza, nie rusza się z dłoni. Jednak muszę wam powiedzieć, że jak się go aplikuje, to z początku właśnie robi się bardzo rzadki, bardzo przyjemny, wodnisty i by się wydawało, że cudownie będzie się rozprowadzał, ale po chwili po prostu gęstnieje strasznie, po prostu okropnie, więc ja robię tak, że dosłownie jedna, dwie kropelki, no może trzy, bo troszeczkę więcej go wycisnęłam i łączę to. Tak się prezentuje złączony. I teraz nakładam go na twarz. Przepięknie pachnie, naprawdę przepięknie pachnie. Rozcieram go paluchami. Troszeczkę kryje. Nie wiem, czy to widzicie. Ale spójrzcie, jakie ma wykończenie ładne. Naprawdę, no, jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że aż taka będzie różnica, aż taka różnica po prostu w tym nakładaniu i w tym, jak on wygląda na skórze, bez olejku i z olejkiem. To zupełnie jakby inny kosmetyk był. No, dziewczyny, jeżeli chcecie kupić ten kosmetyk, to od razu olejek sobie kupcie. Dajcie znać, jeżeli go macie i nie macie z nim problemu z nakładaniem. Bo naprawdę, nieważne na jaki krem go nałożę, to na konsystencji kremowej po prostu fatalnie wygląda. Fatalnie. A tu przepięknie się łączy ze skórą. Bardzo mi się podoba. Taki delikatny podkład po prostu z niego się robi. Przy okazji mamy dobry skład. Same olejki, same jakieś wyciągi roślinne. I filtr 30. Następnie korektor i bardzo się cieszę, że ten właśnie podkład bardzo polubił się z tym korektorem, ponieważ ten korektor też jest właśnie na bazie takiej olejkowej. To jest Benefit Boeing. Bardzo ładnie nawilżający, rozświetlający, rozjaśniający spojrzenie kosmetyk, który przepięknie wygląda, jak tafla wygląda po prostu pod oczami. Odrobinę się gdzieniegdzie tam będzie zbierał po czasie, ale to każdy korektor, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle, żebym ja to mówiła, bo przy każdym korektorze to powtarzam, że u mnie zawsze, ja też nie przepodrowuję tego korektora, więc tak, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda ogólnie sam wiecie, bez pudru. Nie nakładam go tutaj za dużo w kąciku zewnętrznym,
w kąciku zewnętrznym, tak już mam końcówkę na palcu po rozcieraniu, to po prostu delikatnie go sobie wklepuję. To co teraz zrobię, to przysypię sobie delikatnie ten podkład krem, właśnie pudrem, mieszanką tych dwóch pudrów. Ten daje mi długotrwałość, a ten przepiękne wykończenie, w sumie ten też ma ładne wykończenie, ale ten jest bardziej taki rozświetlający. Oba są troszeczkę kryjące, także naprawdę cudeńko, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch pudrów, to jest dla mnie idealne. Teraz ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie kamuflaże na twarzy, to nałożę sobie z tego kompletu tutaj, z podkładu i korektora marki Lancôme serii Taint Visionaire. Tutaj mam korektor, który naprawdę świetnie, z lusterkiem, który naprawdę fajnie się spisuje, jeżeli chodzi o ukrywanie tutaj nieskonałości, bo on bardzo ładnie kryje i on ma takie trochę, można powiedzieć, on jest kremowy, natomiast on jest taki jakby lekko pudrowy, więc naprawdę na puder spokojnie można go nałożyć i tylko same kropeczki i muszę powiedzieć, że ten kolor jest bardzo ładny i on się fajnie zgrywa po prostu z moją skórą. To słońce dzisiaj wariuje strasznie, raz jestem pomarańczowa, raz jestem jakaś dziwna, ale trudno. Nakładam ten korektor tylko i wyłącznie na takie największe rzeczy na mojej twarzy. Nie zależy mi absolutnie na tym, żeby właśnie zakamuflować wszystko i wszystko wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Ten koloryt najważniejszy, że jest trochę taki wyrównany, ale umówmy się, no ten kosmetyk nie ma jakiegoś krycia, więc mocnego, no troszeczkę takie uładnienie skóry po prostu zostawia, ale krycia nie ma, takiej większej niedoskonałości to na pewno nie pokryje, dlatego no mi to nie przeszkadza naprawdę, jak jest upał, to ja po prostu mam to gdzieś. Tak szczerze, więc chcę po prostu, żeby wszystko w miarę ładnie się prezentowało na tej skórze, więc tak, i teraz odrobinkę po prostu, dosłownie odrobinkę, ponieważ nie chcę, żeby ten korektor za szybko zszedł, delikatnie przysypię go pudrem, ale tylko już tak w tych miejscach, gdzie po prostu ten korektor nałożyłam. Wiecie co, nie mam pojęcia, czy na filmiku ten korektor będzie się odznaczał na tej mojej twarzy, czy nie, ale tak jak patrzę w lusterko, to nie widać, żeby on miał inny kolor po prostu niż cała reszta. Jeżeli chodzi w ogóle o ten podkład, zrobię Wam jego test na żywo, tylko czekam, aż będę troszeczkę bardziej przebrązowiona słońcem, ponieważ on jest dość ciemny ten kolor. To jest kolor w ogóle chyba najjaśniejszy, 010 czy coś takiego, ale no, on jest dość ciemny. Ale ogólnie to jest bardzo dobry podkład, także tyle no. Poczekajcie po prostu na jego test na żywo, recenzję i tak dalej. Jeśli chodzi o bronzer, będę na 100% używać tego z Golden Rose, ale ponieważ ostatnio robiłam Wam z nim filmik i oddzielny filmik o nim miałyście, to dzisiaj użyję po prostu czegoś innego i nałożę tutaj dziewczyny, wiecie, w formie różu, jest jak się jąkam, w formie różu nałożę ten produkt, ponieważ to jest dla mnie róż. Niby to jest bronzer, ponieważ to jest Guerlain Terracotta w kolorze Light 01 Clear Door, dokładnie się nazywa Light Warm. Przepięknie pachnie, ogólnie ma bardzo ładny odcień, ale dla mnie, zobaczcie, tutaj jest dużo brzoskwini. Jest jasny brązik, taki ładny, ciemniejszy, jaśniejszy. Nie wiem, czy dobrze będziecie tutaj widziały, ale ciemniejszy, jaśniejszy ten brąz jest. I tutaj przeplatany jest przepiękną brzoskwinią, ale z takim lekkim złotym poblaskiem. Bardzo ładny kosmetyk, naprawdę. Będę nakładała go pędzelkiem z MAC i właśnie w formie różu, ponieważ jak go nakładam na całą twarz, bo próbowałam jak bronzer go użyć, to wygląda to po prostu dziwnie. Więc delikatnie sobie po prostu musnę tutaj kości policzkowe tym kolorkiem. Dla mnie to jest róż, ale naprawdę bardzo ładny. Rozświetlacza nie będę żadnego nakładać dzisiaj, ponieważ jest upał i nie chcę za bardzo się jeszcze błyszczeć po prostu rozświetlaczem i tak ten błysk troszeczkę wyjdzie, mimo że to jest podkład puder z Dior. W kąciki oczu delikatnie jeszcze nałożę sobie błyskotkę, brokacik z paletki Too Faced, ten konkretnie. Niech się delikatnie połyskuje, to są takie fajne drobineczki, mam nadzieję, że widzicie. Naprawdę niedużo tego nakładam, a robi robotę.
I ostatnia będzie pomadka, pomadka z L'Oreala z kolekcji Balmain w kolorze Confidence. I to jest, dziewczyny, śliczny ogólnie kolor, ale ma drobinki, ma złote drobinki po prostu i jest taka jakby matowa, ale z drobinkami, śmieszna naprawdę, ogólnie mi nie przeszkadza, nie są to brzydkie te drobinki, jakieś takie bardzo nachalne i tak dalej, z jakiejś odległości to nie wyglądają jak drobinki, ale od razu Wam mówię, że tu drobinki są. Bardzo ładnie pachnie ta pomadka, fajnie się w miarę trzyma i jak się ją nakłada, to jest kremowa, ale wykończenie ma może dzięki tym drobinkom, nie wiem, takie lekko jakby satynowo-matowe. Bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Mam tutaj bliznę po opryszce, to już nie jest opryszczka, więc wiem, że się nie powinno malować, wiecie, jak się ma opryszczka, ale to już nie jest opryszczka, uwierzcie mi. Jeżeli chodzi o kolor, to przypominając te drobinki, które naprawdę ładnie wyglądają, to jest kolor różowy i kolor brzoskwiniowy. Nie połączenie różu z brzoskwinią, tylko dla mnie to jest po prostu róż jakby z drobinkami złotymi, które razem, wszystko razem tworzy kolor taki koralowy może trochę, tylko taki ładny, jasny, bardzo ładnie ogólnie ta pomadka wygląda. Jestem zdziwiona, bo jak ją otworzyłam i zobaczyłam, że to są złote drobinki, to i to wszystko! Zamknęłam opakowanie jak klaps taki od filmu, nie? Dobrze, dziewczyny, więc to jest całość, tak się prezentuje właśnie ten makijaż i tak to będę właśnie nosić teraz. Jeżeli chodzi o oczy, to nie jest to delikatny makijaż, taki, wiecie, idealny na wakacje. Znaczy, w sumie nie wiem, co to znaczy idealny makijaż oczu na wakacje, bo ja w sumie na wakacjach noszę bardzo mocne makijaże, bardzo często. Także jeżeli chodzi o oczy, no to u mnie to tam nie ma różnicy, czy jest wakacje, czy lato, czy jesień, czy zima. Jak mam ochotę się mocno pomalować, to się maluję. Natomiast jeżeli chodzi o cerę, to tak to się prezentuje i będę w tym momencie właśnie tego używać, tych kosmetyków, które mam na sobie, bo przede wszystkim jest to ochrona przeciwsłoneczna i nie mam za dużo produktów na twarzy, bo ten kosmetyk z Kloshi to jest i krem, i taki, można powiedzieć, olejkowe, serum czy coś, i do tego jeszcze filtr i trochę krycia ma, także naprawdę, jak nauczyłam się go używać, to naprawdę mi się spodobał. To jest, kurczę, fajny produkt. I przy okazji przepięknie pachnie. Naprawdę bardzo ładny ma zapach. Więc tak to się prezentuje. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Spójrzcie na tą pomadkę. Ładna jest, prawda? Ładny ma odcień, ładny ma kolor i nie widać tych drobinek tak z daleka, tylko właśnie taki bardzo ładny ma kolor. Kurczę, nie spotkałam się z pomadką, która ma taki odcień właśnie jak ta. Czekajcie, jeszcze może przyciemnię daleko, bo się już słońce wychodzi. Za chmurkami jest cały czas, się tak, wiecie, chowa i wychodzi. Tak to się prezentuje, dajcie znać, czy Wam się podoba. I jeszcze jedno, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, będzie mi ogromnie przyjemnie, ogromnie miło. Widziałam w swoich tam notowaniach na swoim kanale, że większość z Was to mnie nie subskrybuje. Te dziewczyny, które mnie oglądają tak cały czas, to mnie po prostu nie subskrybują. Więc jeżeli mnie oglądasz od dłuższego czasu, lubisz moje filmiki, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji i do kliknięcia dzwoneczka, wtedy będziecie miały powiadomienia, na przykład na maila będą Wam przychodzić. Albo w telefonie. Także ja mam kilka dziewczętek właśnie z tym dzwoneczkiem ustawione. I nigdy nie przegapię ich filmików. Także dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaki, pozdrawiam. Do następnego. Pa!